Witam Państwa bardzo serdecznie w energetyce dnia 6.6.2019, czwartek. No i proszę Państwa, jak zdarta płyta, zawsze powtarzam, że czwartek to mój ulubiony dzień, bo dzień jowiszowy, a ja mam silnego jowisza, to pierwsza informacja. Druga informacja, że proszę Państwa, tak jak na dworach królewskich lubię czwartkowe spotkania z przyjaciółmi, rozmowy kulturowe, różnego rodzaju herbatki, ciasteczka i radość dla umysłu i podświadomości, spędzając fajny czas na fajnych, górnolotnych, nieraz filozoficznych rozmowach. Ale proszę Państwa, jeszcze bardzo ważna informacja. Dzisiaj, proszę Państwa, moje dziecko obchodzi urodziny i proszę Państwa, korzystając z okazji, chciałabym złożyć mojemu synowi wszystkiego najlepszego. Niech to, co najlepsze, zadzieje się w jego życiu i każde jego marzenie spełni się w takiej formie, jakiej by chciał, oczywiście w odpowiednim, najlepszym dla niego czasie, bo oczywiście nieraz chcemy coś wcześniej, a lepsze jest to samo z niewielkim oczekiwaniem, więc drogi, kochany synu, wszystkiego najlepszego i dla mnie podziękowania dla Twojej matki, która właśnie wiele lat temu Ciebie urodziła. Bo proszę Państwa, pozwolę sobie tutaj jeszcze dwa słowa wtrącić takiej prywaty, ale to nie tylko chodzi o mnie i mojego syna i nasze relacje, ale proszę Państwa, tak naprawdę to w dniu urodzin swojego dziecka, czy to córka, czy syn, to tak naprawdę to matka powinna dostawać kwiaty, bo to matka to dziecko urodziła i powinno być wspólne świętowanie, kwiatki dla dziecka i prezenty, i kwiatki dla matki, że w moim przypadku takiego mądrego, przystojnego syna urodziła. Proszę Państwa, wracając do energetyki, 6.6.2019 rok i proszę Państwa, jesteśmy pod wpływem szóstki. Szóstki z całości, w ogóle szóstek mamy bardzo dużo, czyli 6.6. Proszę Państwa, i wszystkie wibracje, jakbyśmy zrobili taką piramidkę z tych wszystkich cyferek, to wychodzi 3, 6, 9, czyli znowu bym powiedziała trygon artystyczny. Czyli generalnie dzisiejszy dzień powinien być niezwykle miły, niezwykle towarzyski, a my powinniśmy być przewrażliwieni, mam nadzieję, że w tą dobrą stronę, czyli przewrażliwieni, wręcz bym powiedziała nawet wrażliwi na piękno innych i wiele dobrych słów będziemy mówili innym i bym powiedziała, to takie zadanie na dzisiaj. Wszystkie osoby tworzące cokolwiek, czy by tworzyły matematyczne zadania, konkursy, czy by tworzyły sprawy artystyczne, dzisiaj mają dobry dzień, zważywszy, że księżyc rośnie. No i dzisiaj bardzo dobry dzień też do czary mary, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, dlatego że szóstka jest w całości szóstka, ta energia uczuciowa będzie sięgała zenitu i odpowiednio ją pochwytając, chociażby wizualizując, czy inne czary-mary robiąc oczywiście w pozytywnym aspekcie czary-mary, mogą przyciągać do nas miłość. I proszę Państwa, tak jak obiecałam, jeszcze dzisiaj wyciągnę karty Tarota na dzisiejszy dzień, czyli 6.6.2019 czwartek, nad czym powinniśmy popracować i jaki będzie ten dzień. To karty pokazują, że przede wszystkim powinniśmy od siebie więcej wymagać, dlatego że ta czwórka pucharów, i rzeczywiście tak jest przy czwórkach, że generalnie no tak nam dobrze, tak nam wspaniale, takie mamy wspaniałe relacje z innymi ludźmi, że możemy zaniedbywać swoje obowiązki. No i te karty mówią, nie zaniedbuj swoich obowiązków. Oczywiście możesz się bawić, świętować, planować, realizować, tworzyć, ale najpierw zrób to, co powinieneś zrobić, żeby nie było zbędnej nerwowości. I już wyciągam 5 kart na dzisiejszy dzień, jaki on będzie, nad czym powinniśmy popracować. I już sprawdzam, popracować, proszę Państwa, nad relacjami z innymi ludźmi i to bardzo wyraźnie wychodzi i tak jak gdyby nie wprowadzać zbędnego lęku do tych relacji, czyli generalnie nie obawiajmy się o relacje, nie nakręcajmy się, że ktoś nas nie lubi, nie kocha. Jeżeli tak uważamy, to może warto porozmawiać, ale nie produkować generalnie lęków. I nawet jeżeli jakieś będą trudne emocje, wyolbrzymianie poprzez wrażliwość różnych sytuacji, to końcówka dnia bardzo dobra i naprawdę to dosyć dobrze wychodzi. Dobrze, wyciągnę jeszcze, proszę Państwa, kartę przesłanie na dzisiejszy dzień. Jest to delikatność i łagodność, bym powiedziała, bardzo rezonujące z szóstkami, czyli dzisiaj powinniśmy być i dla innych, i dla siebie delikatni i łagodni, czyli jak będziemy chcieli kogoś skrytykować albo coś zbytnio dobitnie powiedzieć, to ugryźmy się w język, żeby nie narobić galimatiasu. Radosnego dnia, pełnego miłości do siebie i innych życzę Państwu 6.6.2019. Do zobaczenia jutro.